czas na spotkanie z naszymi gośćmi. Alicja Jacewicz, naczelnik Wydziału Oświaty Suwalskiego Urzędu Miasta. Marek Buczyński, wiceprezydent Suwałk, odpowiedzialny za oświatę. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień Edukacji Narodowej hucznie obchodzono w Suwałkach? Dzień Edukacji Narodowej to jest taki dzień wyjątkowy w roku, by spotkać się, podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych za pracę, trud włożony w wychowanie najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Takie spotkanie odbyło się dokładnie w Dniu Edukacji Narodowej, czyli 14 października. Po południu pan prezydent wręczył nagrody w tym roku bardzo licznemu gronu suwalskich nauczycieli. 58 osób otrzymało nagrody prezydenta miasta Suwałk. Za? No tutaj są różne motywacje, aczkolwiek to można powiedzieć, że to jest taka, ci nagrodzeni nagrodami prezydenta miasta Suwałk to są osoby, które są taką elitą suwalskich nauczycieli. Wszyscy marzymy o takim nauczycielu, pasjonacie, który jest tak nastawiony na to, żeby zainspirować młodych ludzi, zachęcić do zainteresowania się właśnie tym przedmiotem, którego on naucza, takim pasjonacie. Na pewno państwo pamiętacie takiego nauczyciela. Ja zawsze sobie tak, jeżeli mówię o jakimś nauczycielu ideale, to nauczyciela Johna Keatinga z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I właśnie ci nauczyciele, którzy wczoraj otrzymali te nagrody, to w mieście Suwałki są, może nie są aż takimi ideałami, ale najbliżej tego ideału. I szereg osób, tu nie czas, by wymieniać wszystkie 58 osób, aczkolwiek chciałem na kilka nazwisk powiedzieć, bo myślę, że o kilku osobach na pewno warto powiedzieć, osobach, które nie są może mocno znane, szeroko znane w mieście, a na pewno wykonują dużo dobrej roboty. Wykonują takie dużo dobrej roboty. Na pewno najwięcej o nich mogą powiedzieć ich wychowankowie byli i obecni. Warto zapytać, w jaki sposób Urząd Miasta wspiera suwalskich pedagogów? Staramy się wspierać pedagogów, szczególnie w rozwoju ich kompetencji. W tej chwili miasto Suwałki napisało projekt Profesjonalny Nauczyciel. W szkoleniem objętych zostanie 311 nauczycieli w ramach tego projektu. Ale to tylko te 311 osób będzie wpisanych w projekt, natomiast każdy nauczyciel, który będzie miał ochotę wziąć udział w szkoleniach, w konsultacjach, będzie miał do tego prawo. Tak naprawdę w ramach projektu oprócz szkoleń jest bardzo ciekawa forma, czyli sieci współpracy między nauczycielami. Takie sieci współpracy będą tworzone, mam nadzieję, już w listopadzie. W tej chwili w szkołach trwają diagnozy dotyczące zakresu szkoleń dla nauczycieli. Przeprowadzają je dwie panie, które to są tak zwani SOR-owcy, czyli szkolni organizatorzy rozwoju edukacji. Mam nadzieję, że w listopadzie, kiedy zakończy się diagnoza potrzeb, będą tworzone roczne programy wspomagania dla szkół i wtedy będziemy już znali oczekiwania nauczycieli.